Paweł Jóźwiak po ważeniu FEN 27. W dobrym nastroju Paweł Jóźwiak. Teraz nieco skwaszona mina, ale wcześniej nie, była uśmiechnięta. Nie, no jestem uśmiechnięty, może troszkę zmęczony, ale zadowolony. Bo są powody. Jest 5000 powodów do radości, prawda? Bo mniej więcej tyle ta hala liczy, aczkolwiek nie nawet wygląda. Nawet prawie 6. Ale spłyta, nie wygląda. Tak, z płytą, ale tak jak patrzę właśnie, to wygląda jak hala na 3000, aczkolwiek wiadomo, no liczby nie kłamią. Wysokie trybuny robią tak. Swoje. To... Dokładnie tak. Dlatego jest taka pojemność właśnie. No powiedz, ile na dzień dzisiejszy sprawdzasz? Liczysz sobie tak, wiesz, dosłownie ile tych sprawdzasz co chwilę, odświeżasz ten system, ile zostało? No właśnie przez ostatnie 2 godziny nie patrzyłem, a przez te 2 godziny już mogło wiele się zmienić. Mhm. A ile to było te 2 godziny temu? Z tego co wiem, było jakieś niecałe 200 biletów. Bo zgaduję, topnieje, że... Zgaduję, że czekasz tak jakby na ten komunikat, że wyprzedane. Sold out, tak, tego właśnie chcemy. Mhm. Bartosz Szuba, który ostatnio coraz częściej jest wypychany chyba przed tą kamerę, zawsze był takim, wiesz, bohaterem drugiego planu, teraz jest coraz częściej, chyba celowo chce, żeby skosztował tego ognia fanów. Bartosz Szuba zawsze mnie wspiera, w każdej praktycznie płaszczyźnie, wspaniale się uzupełniamy, to niech i tutaj mnie troszeczkę powspiera, no bo czasami pytania nie są łatwe, są też trudne pytania, także... Nie wszystko musi leżeć na moich barkach zawsze. Tak. A propos trudnych pytań właśnie, bo ostatnio już sobie tak żartowałem z jednym z kolegów, z którym sobie analizowaliśmy właśnie scenę FEN, że w zasadzie to jesteś już teraz mistrzem wszechwag i nawet wszechformuł, bo teraz odebrałeś Andrzejowi Grzebykowi ten pas, to jest kolejny na twoim koncie i powiedz właśnie, no wiadomo, to jest trudna sytuacja i czy taki scenariusz... FEN daje i FEN zabiera, wszystko zależy od sytuacji, jak się zawodnicy zachowują, jak szanują organizację, jak z nami postępują, tak? Jeśli kto jest prawdziwym mistrzem i szanuje organizację, szanuje ustalenia, zapisy wszystkie i przede wszystkim swoje słowo, no to jest okej. Okay. A jeśli ktoś się zachowuje niegodnie, jak na mistrza FEN przystało, no to niestety muszę podejmować różne ruchy i tak bywało w przeszłości. A jak w takim razie tą najnowszą wypowiedź, bo na pewno widziałeś najnowszą wypowiedź Andrzeja, gdzie powiedział, że on już nie jest zawodnikiem, że kontrakt jest według niego czy jego prawnika nieważny, jak to skomentujesz? Nie wiem, jakiego prawnika ma Andrzej, tak, ale z tego co ja wiem, a troszeczkę na prawie, może nie jestem prawnikiem, ale troszeczkę się znam i nie można samemu stwierdzić, żaden prawnik nie może stwierdzić, że dana umowa jest nieważna, tylko sąd może o tym stwierdzić, także dziwię się, że Andrzeja, prawnik, takie rzeczy stwierdza, że jakaś umowa jest nieważna. Umowa jest ważna, jak najbardziej jest wiążąca, Andrzej odmówił walki w marcu, kontrakt miał do końca marca. Z zapisem, że jeśli nie dojdzie do walki z jego winy, a w tym przypadku on odmówił, czyli jego wina, kontrakt przedłuża się o kolejne pół roku, czyli jest naszym zawodnikiem przez kolejne pół roku jeszcze do końca września, także będziemy do kolejnych walk go wzywać i będziemy po prostu egzekwować wszystkie zapisy kontraktowe. Może ktoś mi zarzucić, że nieraz się odgrażaliśmy i tego nie robiliśmy. Owszem, może rzeczywiście tak było, ale były dla nas wcześniejsze lata naprawdę trudne. Los organizacji w pewnym momencie wisiał na włosku i my przede wszystkim skupialiśmy się na tym, żeby ten FEN utrzymać dalej w grze, tak? Nie było czasu, żeby tracić swoją energię na walkę z nielojalnymi zawodnikami. Teraz jesteśmy w troszeczkę innym miejscu, rośniemy w siłę, rozwijamy się, mamy coraz więcej pieniędzy jako federacja i już teraz po prostu nikomu nie odpuścimy, tak? Przestraszyłeś mnie, kiedy był taki moment, że federacja wisiała na włosku? Słuchajcie, no o tym się głośno nie mówiło, ale były momenty, gdzie naprawdę było ciężko. Ciśnienie tak? Było duże. Było duże ciśnienie, podbierano nam wielu zawodników, mieliśmy zły PR, dużo pieniędzy dokładaliśmy z własnych środków, no, ale na szczęście przetrwaliśmy to, ten trudny okres. Mieliśmy zabezpieczone środki, ale naprawdę już byliśmy na wykończeniu, ale dostaliśmy drugie życie. No już sytuacja się zmieniła od 1,5 roku. Mamy wiatr w żaglach i idziemy do przodu i jest coraz lepiej, tak? Zawitaliśmy pierwszy raz do Szczecina, wypełniamy 6000 halę. Mamy tutaj wspaniałych zawodników. Jutro naprawdę będzie super show, super frekwencja, super walki i jedna z najlepszych opraw w naszej historii. A powiedz właśnie jeszcze, wracając na moment, to, że Andrzej właśnie powiedział, że już nie jest zawodnikiem, myślisz, że on już podpisał jakiś kontrakt inny? Nie, no, z tego co ostatnio widzę, to już nie ma takiej wolnej amerykanki na rynku. Organizacje się szanują i nie sądzę, żeby jakakolwiek poważna organizacja podpisała z Andrzejem kontrakt, wiedząc, że ma kontrakt ważny z nami. Także na pewno, jeśli coś będzie na rzeczy, będziemy informować organizacje inne, że tutaj Andrzej ma z nami ważny kontrakt. I tyle. Organizatorzy pozostali chyba też nie chcieliby mieć takich problemów, że my będziemy brali ich zawodników, jeśli oni będą w konflikcie podobnym. Tak? Także szanujmy się wszyscy nawzajem i tyle. A masz na myśli tę, mówiąc właśnie, że zmieniło się na rynku, ostatnio było właśnie jakby takie... Nie...
nie wiem jak to nazwać inaczej niż ocieplenie stosunków, w sensie ta twoja wypowiedź, gdzie powiedziałeś, że KSW szanuje właśnie, zaczyna szanować wasze kontrakty. Myślisz, że to będzie taka tendencja, czy to było jakieś, nie jest rządzenie losu? W Polsce idzie wszystko ku cywilizacji. Są osoby, które robią podwaliny pod związek. Są to osoby, jak wiemy wszyscy, nie jest to tajemnicą, związane z organizacją KSW. Także jeśli ktoś chce budować związki, no to wiadomo, że musi dbać o dobry PR i musi też tak robić, żeby wszystkich wokół szanować, i to wszystko musi się odbywać na normalnych zasadach, tak? Na prawie i porządku, dokładnie. No o to chodzi. 2020, powiedziałeś wczoraj w waszym materiale, że to będzie rok, kiedy wracacie, chyba wracacie jakby do 5 gal w ciągu roku, tak? Bo ostatnio było 4-3 mniej więcej, tak? W tym właśnie 2 lata temu to był trudniejszy okres, dlatego zrobiliśmy tylko 3 gale, bo już naprawdę było bardzo ciężko. Zeszły rok był bardzo dobry, zrobiliśmy 4, gdyby nie pewne względy, że na początku w Polsacie zarezerwowaliśmy sobie okna na 4 gale, byśmy zrobili 5. Teraz już z góry uprzedziliśmy włodarzy Polsatu, że chcemy 5 gal i zrobimy 5 i jesteśmy napędzeni i myślę, że każda gala będzie naprawdę coraz lepsza. Czy ja dobrze gdzieś pamiętam właśnie, że ten 2020 to miał być taki rok, gdzie macie spróbować pay-per-view? Nie, jeszcze w tym roku nie prowadzimy pay-per-view, ale na pewno będziemy się już do tego coraz bardziej przymierzać, analizować, może wprowadzać pierwsze jakieś procedury powiązane z tym i jak wszystko dobrze pójdzie, to na pewno w przyszłym roku byśmy chcieli już to zrobić. Katarzyna Lubońska również, to co powiedziałeś, że widziałbyś ją w roli mistrzyni. Jak myślisz, ile Katarzyna potrzebuje pojedynków? To będzie jej drugi dla organizacji FEN i ile potrzebuje, żeby móc walczyć? Oczywiście pod warunkiem, że wygra jutro. No jest blisko tego pasa, jest po kilku wygranych z rzędu. W organizacji do tej pory wygrała tylko raz z Izą Badurek. Ma jutro bardzo mocną rywalkę, poprzeczka jest bardzo wysoko postawiona. Jeśli przejdzie tą rywalkę, to będzie bardzo blisko tego pasa. Na rynku jest coraz ciaśniej, jeżeli chodzi o terminy, o ilości gal, no po prostu jest coraz ciaśniej. Jutro jest gala na gołe pięści, w marcu jest inna gala właśnie i pytanie właśnie, czy nie wiem, czy na przykład, mówimy o takiej dużej gali, jak właśnie ta freakowa Fame MMA, która przyciąga dużo fanów. Czy jest to, nie wiem, co sądzisz o tym, czy jest to jakiś problem, że jest to jednak ten sam termin? Mi to nie przeszkadza absolutnie, to jest inny klient, to dla nas nie jest absolutnie żaden problem. Nie jestem zwolennikiem gal freakowych, ale też one mi specjalnie nie przeszkadzają, skoro rynek jest taki zapotrzebowanie, ktoś chce to oglądać, to niech ktoś to sobie robi i zarabia. Liczę tylko, dzięki temu młodzież, która nigdy by się nie zainteresowała MMA, że garstka część z nich zainteresuje się prawdziwym MMA. Wyedukuje się i to jest pozytyw tej sytuacji. Widzisz, jeszcze taki incydent na mediatreningu, do którego chciałem nawiązać, bo plaga kontuzji nie omija zawodników, a teraz również ringer. Mówię o dziewczynie, która zasłabła na scenie, spadła razem z tą ścianką. Czy tam wszystko ok? Tam rozumiem, będzie zmiana również wśród ringer. No zgadza się, no, jest to młoda dziewczyna, wiadomo, że wiele młodych dziewczyn marzy, żeby być ringers. Ta dziewczyna miała w sobotę zadebiutować na gali, z tego co wiem, to przesadziła troszeczkę, jak to większość młodych kobiet. Ze ścinaniem wagi, zrobiło jej się słabo, spadł jej cukier, no niestety zemdlała na chwilę i co, no spadła z tej sceny. Na szczęście nic jej poważnego nie stało, skończyło się na rozcięciu brody, zrobionej tomografii komputerową i wszystko jest w porządku, dochodzi do siebie. No ringers niestety tym razem nie będzie, bo ma jeszcze siniaka na twarzy. No ale jak widzimy, wszędzie człowiek musi być czujny, bo nawet taka abstrakcyjna sytuacja, że dziewczyna stoi na scenie, a może stać się jej krzywda, tak? Mhm. Dzielny strażak Maciej Irokes je w tuszko, prawie ją złapał, ale tak. Zabrakło ułamka sekundy. Mhm. Powiedz również, ponieważ ta gala jakby nie odbywa się przy współpracy z miastem Szczecin, tak to rozumiem, natomiast czy będą tutaj włodarze jednak, żeby zobaczyć, bo to jest duże wydarzenie, dawno go tutaj nie było, w sensie MMA nie było tutaj tego kalibru, także czy będą jacyś oficjele? Nie wiem, czy będą oficjele. Na pewno my ze swojej strony zapraszamy tutaj wszystkich na tą galę, oficjali, nieoficjali, także drzwi są szeroko dla wszystkich otwarte. Super, w takim razie nie mogę się doczekać dzisiejszych emocji i do zobaczenia. Ja również dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Piąteczka.